Zarzuty wobec WIBOR-u są nieuzasadnione. Ktoś ma interes w tworzeniu fake newsów. Widzimy te nieuzasadnione formułowanie i powielanie twierdzeń o rzekomych nieprawidłowościach przy opracowywaniu WIBOR. Te i pojawiające się informacje są szkodliwe, natomiast nie widzimy, żeby to miało przełożenie na zagrożenie dla stabilności. Natomiast to, co jest, tutaj bym chciał rozwinąć trochę wątek tego, co jest niepokojące, i to jest niepokojąca dezinformacja. W kwestii wskaźnika WIBOR niepokojąca jest dezinformacja. Zarzuty wobec WIBOR-u są całkowicie nieuzasadnione. Ktoś ma interes w tym, żeby produkować absurdalne fake newsy podważające WIBOR.